krótkie podsumowanie karnawału w Barranquilla. Organizacja na najniższym możliwym poziomie. Uważam, że lepiej było nie organizować nic i pozwolić ludziom się bawić samemu. Wyszłoby dużo lepiej i sprawniej. Wejście na karnawał było bardzo utrudnione. Brakowało oznakowania, wejścia były nieopisane. Jak już staliśmy w kolejce, to trudno było ocenić, do czego ta kolejka prowadzi. Kolejki się ze sobą mieszały i człowiek musiał przeskakiwać z jednej kolejki do drugiej, żeby dowiedzieć się o tym, że stoi w złej kolejce. Wielu turystów bardzo narzekało na właśnie te mankamenty organizacyjne i nie przebierali w słowach. Dlatego też drugiego dnia na paradę przyszło już zdecydowanie mniej ludzi. Ostatecznie jak już dostaliśmy się do naszej loży, musieliśmy czekać jeszcze wiele godzin na pierwsze występy artystów. Bardzo słabe zaplecze sanitarne, słabe przypalone jedzenie. No jeśli ktoś ma większe wymagania dotyczące takich kwestii podstawowych, to może być bardzo rozczarowany tym wydarzeniem. Poziom artystyczny był bardzo zróżnicowany. Dla ludzi, którzy nie widzieli wcześniej tego typu występów, myślę, że mógł być satysfakcjonujący. Ja osobiście czuję lekki niedosyt, oczekiwania były większe. Czasami można było odnieść wrażenie, że ludzie przemierzający główną ulicę miasta w kolorowych, odświętnych, dziwacznych bardzo często strojach właśnie charakterystycznych dla klimatu karnawałowego są tam za karę. Nie widać było po nich, żeby mieli z tego jakąkolwiek satysfakcję albo czerpali z tego radość. Natomiast wielu artystów pokazało klasę i pokazało kunszt. Podsumowując, rozumiem ludzi, którym mogą towarzyszyć mieszane bądź negatywne uczucia po karnawale w Barranquilla. Ja osobiście bawiłem się bardzo dobrze, ale do tego potrzebny jest duży dystans wobec klimatu charakterystycznego właśnie dla takich imprez Ameryki Południowej i jakaś chyba przyjemność z psikania się pianką, bo z tego radości ostatecznie miałem najwięcej.